Część celów, jakie stoją przed miastem, definiują ustawy. Na przykład w zakresie elektromobilności te ustawy wskazują, jaki procent floty samochodowej miasto, w tym też spółki, także spółki transportowe miejskie, mają mieć niskoemisyjny. Ale jednocześnie mamy te cele bardziej komunalne, zwłaszcza w Łodzi. Problem z ilością pieców jest dalej aktualny. Od lipca obowiązuje ustawa o centralnej ewidencji emisyjności budynków, która nam w perspektywie najbliższego roku powie, ile tak naprawdę w całym kraju mamy pieców do wymiany, ale w Łodzi w zasobach komunalnych pozostało jeszcze około 18 tysięcy pieców do wymiany, pomimo rewitalizacji, która trwa od przeszło 10 lat, gdzie udało nam się zlikwidować prawie 10 tysięcy pieców, a kolejne 18 jest przed nami. Chcielibyśmy zainwestować w fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej, na szkołach, na obiektach urzędów. Także a propos termomodernizacji szkół, chcielibyśmy zastosować pompy ciepła. To jest przed nami, to jest cel na najbliższe kilka lat. Tak, żeby wspólnie z Państwem, jako dostawcą ciepła w Łodzi, osiągnąć cel 55% redukcji.